Szanowni panowie, informuję was, że istnieje ogromna różnica między poradą a pomocą. Pomoc to jest wtedy się udziela pomocy, gdy ktoś wie, co chce osiągnąć i jak chce osiągnąć. Nie ma tylko pod dostatkiem albo siły, albo czasu, albo możliwości, albo pieniędzy i należy mu pomóc albo fizycznie, albo finansowo. Poradź mi. Porada to jest taka sytuacja, kiedy ktoś wie, co chce osiągnąć, ale nie wie jak. I wtedy on nie potrzebuje siły, pieniędzy, tylko potrzebuje fantazji, wyobraźni, jak on ma to zrobić. Panowie, zapamiętajcie, taka jest różnica między poradą a pomocą. I to jest cholernie ważne, żebyście potrafili odróżnić. Jeżeli ktoś się zwraca do was o pomoc, to mu nie doradzaj, bo on tego nie potrzebuje. Jeżeli ktoś się do ciebie zwraca o poradę, to mu nie pomagaj. On tego nie potrzebuje. On potrzebuje wpierw porady, żeby wiedzieć co. Żeby wiedzieć, co on chce osiągnąć i jak. Wyjątek. Istnieje jeden podstawowy, standardowy wyjątek. Wyjątek polega na tym, że jeżeli kobieta zwraca się do ciebie o pomoc lub o poradę, to ty ani nie pomagaj, ani nie radź. Jak kobieta cię prosi o pomoc lub o poradę, to po prostu to znaczy, że ona nie potrzebuje ani pomocy, ani porady. Ona potrzebuje, żebyś się nią zaopiekował. Zaopiekuj się kobietą. Nie radź, nie pomagaj. Zaopiekuj się, rozumiesz? Zaopiekuj się kobietą.